W zeszłym odcinku poznaliście Mercedes wraz z jej rodziną. To ona i jej mąż wzięli mnie do siebie do domu i tak naprawdę ocalili mnie. Mieszkają oni w małej wiosce Palcoyo, położonej na 4100 metrów nad poziomem morza, pośrodku kolorowych gór. Wioska jest totalnie odłączona od świata. Nie ma tutaj żadnego zasięgu telefonicznego, ani nie kursują tutaj autobusy z Cusco. Ludzie mieszkający w tej wiosce żyją głównie ze sprzedaży mięsa oraz wełny ze swoich alpak. Dzisiaj zabieram Was z powrotem do tego miejsca, ale w zupełnie innych okolicznościach. Wróciłam tutaj z Nikolasem, żeby pokazać Wam po trochu, jak tutejsza ludność żyje oraz jak my staramy się pracować z tymi ludźmi. Słuchajcie, kochani, 30 lat i ona już nie może podróżować. Ona jest zmęczona jak ty co? Też! Nie. Ty też jesteś zmęczony! No, I'm zmęczony, bo mam za dużo życia. I'm zmęczony. Mamy za dużo życia. Nie, słuchajcie, rozpoczynamy tego vloga właśnie tak. Jesteśmy w pokoju w Cusco, w hostelu. Zaraz wam pokażę, jaki mamy widok. Uwaga, taki mamy widok. To jest Plaza de Armas de Cusco, czyli rynek główny Cusco. Mamy po prostu zajebisty widok. Ale popatrzcie na to, co się w tym pokoju dzieje. Tak, to jest wszystko, cały sprzęt, plecaki, torby. Słuchajcie, jestem zmęczona, bo my co dwa dni jesteśmy tutaj w Cusco i mamy tak naprawdę 10 dni wolnego, gdzie po prostu chcieliśmy robić vlogi, jeździć cały czas gdzieś do miejsc, w których jeszcze nie byliśmy, albo byliśmy i po prostu wam pokazywać. Tylko że my jedziemy gdzieś z Cusco, bo Cusco jest bazą wypadową. I potem tutaj wracamy, jesteśmy na jedną noc, bo trzeba też troszeczkę popracować, bo wiecie, że mamy też pracę, muszę cały czas być online. Na 5000 metrów nie ma nigdzie zasięgu. I słuchajcie, i co chwila jest rozpakowywanie i zapakowywanie się i ja już po prostu nie mogę, bo to już jest czwarty raz w tym tygodniu, gdzie po prostu trzeba się pakować. I to nie wiecie, to jest takie pakowanie, mamy 5 torb, bo jesteśmy tutaj na, nie wiem, 8 miesięcy, więc tak zaczynamy naszego vloga. Nie myślcie sobie, że takie podróżowanie w takim stylu, jak my robimy, jest proste. Nie. Czasami po prostu mam ochotę już zostawić te wszystkie rzeczy, bo już Nikolasowi, chodź, zapłacimy za tą noc w hostelu, tylko zostawiamy te wszystkie rzeczy, ale no słuchajcie, no, noc w hostelu to jest 70 zł tutaj, więc szkoda też nam po prostu płacić za noc w hostelu, jeśli tu nie jesteśmy. Dobra, tyle żali podróżowania. Ogólnie jest zajebiście, no ale chciałam wam powiedzieć, że to nie jest życie w komforcie. Tyle! Mimo zmęczenia przypakowywaniem się co chwila oraz zmienianiem miejsc co dwa dni, zawsze jak tylko wsiadam na ten motocykl w Cusco, to jest radość. Zapominam o wszystkim i jedę podekscytowana kolejną przygodą. Bo mimo, że wracaliśmy do tego samego miejsca, co byłam parę dni temu, zawsze po drodze są jakieś przygody. Tym razem przygodą okazała się być pogoda, która nas wszystkich bardzo zadziwiła. Słuchajcie, pada w wiosce, więc schroniliśmy się w tym samym pomieszczeniu, co ja ostatnio, u tego samego pana. Ale pokażę wam, jak ta wioska jest tradycyjna. Jak tylko przyjechaliśmy do Palcoyo, zaczął padać deszcz. Ale taki deszcz, że nie było jak jechać dalej, ani robić coś innego, oprócz obserwacji powolnego życia wioski. A dzisiejsze życie w wiosce było trochę inne, ponieważ przyjechała ciężarówka z ananasami z Quillabamby. W lokalnym sklepie nie ma do kupienia żadnych owoców, dlatego przyjazd tej ciężarówki raz na miesiąc to duże wydarzenie w wiosce. Aha,
Niesamowite, jak te ananasy to są po prostu tutaj taką nierzeczywistością. Zobaczcie, jak kobiety są przepięknie ubrane, tradycyjne stoje. Widzisz, że zawsze z tyłu. Halo, halo, cześć kochani, krótka reklama. Króciutka. 11 do 29 stycznia organizuję wyprawę do Kolumbii. Także czeka na Was 19 aktywnych dni, słuchajcie, w tym niesamowitym kraju. Będziemy robić wszystko, co najlepsze. Począwszy od trekkingu do zaginionego miasta w Sierra Nevada de Santa Marta. Będziemy również w Dolinie Cocora, gdzie są najwyższe palmy woskowe na świecie. Na samym końcu będziemy w dżungli 4 dni, gdzie po prostu będziecie na granicy z Peru i z Brazylią, ponieważ to jest punkt, gdzie te trzy granice się spotykają, więc nawet zwiedzimy Brazylię. Także kochani, 19 aktywnych dni. Jeśli chcecie uciec z Europy, zimnej Europy, chcecie uciec do niesamowitego miejsca, to Was naprawdę zapraszam, bo myślę, że to może być jedna z Waszych wypraw życia. Także wszystkie szczegóły znajdziecie tutaj w opisie. Aha, okay, dobra, biorę jeszcze jednego ananaska, popatrzcie jak... Ja się nie mogę z nożem. Espera, espera, yo voy a cortar para ti, ok? Ona już tak chce jeść tego ananasa. Słuchajcie, kupiła mi drugiego. Dobra, idę po resztę. Hola! Wszyscy jedzą ananasa w wiosce, to jest po prostu piękne. Po prostu czyste szczęście. Pani zagania alpaki. To jest ich główna robota tutaj. Taka jest praca. To mam baby alpaki chyba. Zagania ich do zagrody na noc. W ogóle wszyscy tu ludzie są tak mili. Puedo ver? Popatrzcie. Tutaj mają... Tutaj mieszkają alpaczki. Są baby alpakas? Pequeñas alpakas? Ja grandes? Nie. A, okej. Okay. Super. Están en su cancho a dormir. Ah, para dormir. Pani mówi, że idą do spania. Sí, se van para dormir. Super. Po deszczowym popołudniu przyszła Mercedes ze swojego drugiego domku, który jest położony około godziny od wioski Palcoyo. Tam spędzają dużo czasu z Demetri, ponieważ to tam mają alpaki, które są ich jedyną formą zarobku. Mercedes, jak zawsze uśmiechnięta, zaprosiła nas do kuchni i tam wieczorem zrobiła dla nas popcorn oraz gorącą kawę. Gdzie Mercedes była bardzo szczęśliwa, że tutaj przyjechaliśmy. Powiedziała, że się strasznie cieszy, że jesteśmy. Estoy diciendo que Mazichu que eres muy feliz. Mira, pokaż ją. Te cansa, no? Sí, es suda todo el día. I pomyślcie sobie, że Mercedes w moim wieku ma 30 lat. To jest już trójka dzieci. Totalnie inne życie, jak sobie pomyślicie. I to jest piękne, że się tak różnimy. Słuchajcie, poranek. Dzisiaj już jest pięknie. Wyprowadzamy nasze motocykle. Tam jest osiołek. Ola Flor. Popatrzcie, jak jest pięknie. Mgła tutaj w górach. Będziemy dzisiaj latać dronem. A młody je loda. Ola! Jest tutaj rano. Ola!
Rano była piękna pogoda, więc stwierdziliśmy, że jedziemy w stronę tęczowych gór, tam gdzie ostatnio nie mogłam rozłożyć namiotu. Tak naprawdę chcieliśmy nagrać ujęcia z lotu ptaka do mojego ostatniego vloga, gdzie nie miałam drona, ponieważ był w naprawie. Ale pogoda się tak drastycznie zmieniła, że tęczowe góry były całe pokryte śniegiem. Atmosfera była zupełnie inna. Byliśmy teraz w białej krainie. Mi zamarzały palce u rąk, ale było tak pięknie, że cały czas chciałam kontynuować jazdę w górę. W końcu takiej odsłony kolorowych gór jeszcze nie widzieliśmy w Peru. Jesteśmy na tęczowych górach, tam gdzie ostatnio byłam sama, tam gdzie ostatnio było tyle kolorów, a dzisiaj popatrzcie, wszystko jest dookoła mnie ośnieżone. To jest niesamowite, jak pogoda tutaj się zmienia. Wiadomo, jesteśmy na 5000, więc pogoda się szybko zmienia, więc to oczywiste. Ale w tamtym tygodniu ja tu miałam po prostu 100 kolorów, a teraz jest wszystko białe i też jest pięknie. Po drodze odwiedziliśmy drugi dom Demetrii. Chcieliśmy zobaczyć, w jakich warunkach żyją przez większość czasu na 4500 metrów nad poziomem morza. Demetrii też chciały bardzo pracować w turystyce i właśnie nam pokazuje, tutaj zaraz za Nikolasem, Niko wam zaraz pokażę, robi domek, tak, naprawdę bardzo mały domek z adobe, czyli z suszonej cegły na słońcu, pomieszanej z trawą, z kamieniami. Także tu jest za mną, naprawdę super. I właśnie chcę to zrobić pod turystów, że po prostu... A my na przyszły rok bardzo chcemy zrobić takie coś, że będziemy jeździć tutaj na tęczowe góry i będziemy spali. Bardzo lokalne doświadczenie właśnie z lokalcami, że pokazywanie, w jaki sposób też mieszkają. Także takie coś buduję dla turystów. No i właśnie w ten sposób chciałam wam pokazać, jak my znajdujemy, że tak powiem, partnerów takich, żeby jak wy potem przyjeżdżacie do Peru, żebyście mieli naprawdę unikatowe doświadczenie tutaj, żeby to po prostu nie było cały czas hotele, nie wiadomo co, ale żebyście też zobaczyli naprawdę, jak wygląda Peru i jak ludzie tutaj żyją. A miejsce jest niesamowite. Tutaj macie zaraz, wszystko jest w śniegu, ponieważ wczoraj padał deszcz, ale położenie jest magiczne. Więc słuchajcie, jesteśmy tutaj w domu, w sumie w takim drugim domku u Demetrii. Wcześniej widzicie, robili domy z kamienia tutaj, ale już tego kamienia nie ma dużo i domy z kamienia też Demetrii mi mówi, że są bardzo zimnymi domami. Czekajcie, w 6:30 rano, jeszcze nie jestem obudzona. A teraz robią domy z adobe, to już wam mówiłam, co to jest adobe. Także idziemy do niego zobaczyć. Domy, w których żyją na 4500 metrów nad poziomem morza, jak widzicie, nie są domami, gdzie można by się czuć komfortowo. Nie ma tutaj toalet, o ciepłej wodzie jedynie można pomarzyć i jest tutaj bardzo zimno. Demetrii mówił mi, że na przyszłość chciałby mieszkać tylko w wiosce Palcoyo, gdzie podobno lokalny rząd planuje zrobić kanalizację. Na tą chwilę nawet w tej wiosce toalety są tylko publiczne. Czas wracać do Cusco, do komfortu. W końcu spaliśmy tylko jedną noc. Nie, ale słuchajcie, to znaczy trzy ostatnie dni w Peru tak naprawdę. Zmieniamy kraj, lecimy dalej. Także słuchajcie, no przepiękne doświadczenie tutaj, bardzo lokalne w wiosce Palcoyo. Naprawdę nie żałujemy, że tu przyjechaliśmy, a mnie się tak nie chciało z tego Cusco już jechać. Przed nami jeszcze 4 godziny, 3 godziny może do Cusco. Także co jeszcze? Wyprawa, przygoda. Tak, wyprawa, przygoda. Dzisiaj rano jak wjeżdżaliśmy na 5000 w śniegu, mnie po prostu palce odmarzały, jak to zawsze. Bardzo,
plans. I tak, wszystko dzisiaj było zaplanowane, jak zawsze. No i wiecie, przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę, żeby mieć piękne kolory z drona, żeby zrobić po prostu taki film z drona z tymi tęczowymi górami, ale się nie udało, bo był śnieg. No i trudno, słuchajcie, mówi się trudno, przyjedziemy następnym razem, a teraz będziecie widzieli, jak te tęczowe góry wyglądają, gdy śnieg jest na nich. Dobra. Dobra. Ciao.